Witajcie moi drodzy, doradca duchowy Mila. Dziś zapraszam Was do cyklu filmików i do filmiku jak zdobyć, jak rozkochać mężczyznę spod znaku koziorożca. Zapraszam moi drodzy do subskrypcji mojego kanału YouTube, zapraszam też na mój Facebook, Instagram, macie poniżej linki i możecie się tam właśnie też udać. Tymczasem bardzo często pytacie mnie, jak rozkochać dany znak zodiaku, moi drodzy. A więc tymczasem zacznijmy od koziorożców. Koziorożce to znak Ziemi. Pamiętajcie, Ziemia dążą do opanowania materialnych stron życia. Takie znaki ziemskie dążą do uziemiania, tak? Znakom Ziemi przypisuje się następujące cechy: ostrożność, praktyczność i realizm. A więc nie jest tak łatwo uziemić pana koziorożca. Koziorożec szuka partnerki, która będzie bardzo dobrą żoną, matką, wspaniałą gospodynią domową. Jego partnerka powinna umieć gotować, utrzymać dom w czystości. Niekoniecznie pan koziorożec musi być taki czyścioch, ale lubi, jak jest czysto. Dopiero potem patrzy, czy jego wybranka ma piękne nogi i zgrabną figurę. Dla koziorożca ważniejsze są te elementy ziemskie, czy jest dobrą gospodynią, czy jest taka dobrze zarządzająca budżetem. Kobieta właśnie koziorożca powinna mieć klasę, być zadbana, ale właśnie koziorożce często też patrzą na to, czy kobieta jest zaradna finansowo. Bardzo często koziorożec wybiera sobie kobietę, która jest nawet z wyższego statusu społecznego niż on, bo chce iść dalej. Koziorożce są bardzo ambitnym znakiem zodiaku i chcą po prostu w tym życiu tutaj dużo osiągnąć. Są ambitne, pracowite i chcą partnerkę, która jest ambitna, pracowita. Wręcz idzie z nimi ramię w ramię. Dla koziorożców bardzo ważni są przyjaciele, rodzina. A więc jeżeli chcesz rozkochać koziorożca, to podzielaj też jego pasję, spędzaj czas z jego rodziną, przyjaciółmi. Na pewno koziorożec, jeżeli Ciebie polubi, czy będzie chciał Ciebie mieć w swoim życiu, będzie prezentował Cię swoim najbliższym. Oczywiście chcę zaznaczyć, że tu w koziorożcu jest kilka osobowości różnego rodzaju, bo no nie jest taki sam koziorożec z początku tutaj znaku zodiaku, czy ten z końca znaku zodiaku. Kochani, tu mówię Wam ogólne charakterystyki, ogólne cechy. Każdy koziorożec może być inny, każdy ma inną numerologię i też ascendenty, o których w tej chwili nie mówię, ale tu, jeżeli jest ktoś koziorożcem, to pewne cechy są podobne. Jak zaciągnąć koziorożca do ołtarza? Nie bój się przejawiać inicjatywę. Jeżeli wydaje Ci się, że koziorożec to osoba, od której bije chłodem, bo często tak bywa, w rzeczywistości to tylko pozory. Mężczyzna ten jest bardzo wrażliwy w środku i boi się odrzucenia. Dlatego powiedz mu szczerze, co czujesz, a na pewno odwdzięczy się tym samym. Jeżeli go zainteresowałaś, może się nie okazywać Ci uczucia, ale nie znaczy, że Cię nie kocha. Po prostu jest zamknięty w sobie. Ja się tutaj troszeczkę uśmiecham, dlatego że często my tutaj w ezoteryce, rozmawiając z koleżankami po fachu, śmiejemy się, że taki pan koziorożec to troszeczkę beton i trzeba go rozmiękczyć, tą ziemię trzeba rozmiękczyć troszeczkę wodą, stąd bardzo dobrymi połączeniami dla koziorożców są znaki wodne, które troszeczkę łagodzą tą taką cechę koziorożca, że on jest taki troszeczkę zamknięty emocjonalnie. Jak utrzymać zainteresowanie tutaj koziorożca? Warto mu się nie narzucać. Często koziorożce to typ indywidualisty. Oni lubią mieć zaplanowane wszystko, mieć wszystko pod kontrolą. I warto się nie narzucać, nie biegać za nim, bo stwierdzi, że zdobycz jest za łatwa. To zależy, ale tu koziorożce lubią elegancję, lubią zazwyczaj klasykę i mają zazwyczaj bardzo dobry gust. Koziorożce sami są bardzo eleganckimi mężczyznami.
Często właśnie typ koziorożca to taki trochę konserwatysta, który może lubić wyzywające kobiety w klubie, gdzieś popatrzeć, ale na żonę czy na partnerkę wybierze sobie taką stabilną kobietę. Raczej nie zwiąże się z kobietą, która nie ma swojej stabilizacji, która nie jest solidna, która nie jest taką solidną firmą. Dziewczynę do zabawy bardzo mocno koziorożec tutaj sobie oddziela od dziewczyn do związku, do ołtarza. Czyli gospodarność i gotowanie. Kochane panie, chcecie tutaj poderwać koziorożca, to pamiętajcie, to jest łasuszek, on lubi dobrze zjeść. I tutaj przez żołądek do serca, w przypadku koziorożca, to jest bardzo trafne, dobre stwierdzenie. Jak radzić sobie tutaj z charakterem koziorożca, kochane panie? Koziorożec z natury nie jest wylewny, wieje trochę od niego chłodem, może nawet być opryskliwy wobec swojej kobiety, którą nawet może kochać. Może być bardzo wymagające. Często nie umie okazywać emocji. Czasami te bariery mu pękają, kiedy napije się alkoholu, albo jest pod wpływem chwili, jesteście gdzieś na urlopie, na wakacjach, to wtedy troszeczkę te bariery puszczają. Miłości nie wyraża słowami, ale czynami, czyli tutaj czyny mówią więcej niż słowa. I faktycznie, ten koziorożec pójdzie wam po wodę, ugotuje wam coś, jak jesteście chore, to zadba o was, pomoże wam w czymś, zrobi coś dla was. Nie powie tego, kocham cię, kochanie, czy jaka jesteś piękna. To nie jest typ mówiący czułe słówka zazwyczaj. Może, że chce przygody na chwilę, to poczaruje kobietę szybciuteńko, żeby uzyskać cel. Ale jeśli chcesz, żeby prawił ci komplementy, musisz mu po prostu powiedzieć, co ty lubisz. I dla niego ważne jest spędzanie razem czasu. I tu wspólne wyjścia, wspólne podróże, robienie razem rzeczy i dzielenie pasji koziorożca, bo koziorożce często kochają sport, mają wiele pasji, czy słuchanie muzyki. Koziorożce lubią to dzielić z partnerką. Koziorożec jest bardzo oszczędny i tutaj bardzo docenia moc i tak naprawdę doceni sobie stabilizację finansową. Nie pochwala trwonienia pieniędzy, ale też nie żałuje tych pieniędzy na swoją rodzinę czy ukochaną. Wręcz koziorożec często wydaje ostatnie pieniądze na ukochaną czy na swoją rodzinę. A więc, kochani, tak to wygląda. Mam nadzieję, moje drogie panie, że przyda wam się ten filmik, ten znak ziemski. Mimo że patrząc z boku, może trochę wieje chłodem, ale to jest solidna firma. To jest dobry kandydat na partnera do życia i na męża, bo jest stabilny. Ten znak ziemski powoduje to, że kobieta może czuć się przy nim dobrze i bezpiecznie. Jest z rzędą, to prawda. Często koziorożce lubią narzekać, rzędzić, czy czasami mogą nie doceniać tego, co ty dla nich robisz. Często też koziorożce mają troszeczkę negatywną cechę. Pamiętają wszystkie złe rzeczy, to tak trochę jak my, ja jestem skorpionicą, ale ja jako skorpionica pamiętam te złe rzeczy, ale ich nie wyciągam. I skorpiony nie za każdym razem gdzieś tam ugryzą czy wyciągną te złe rzeczy, a koziorożec zawsze wszystko wypomni. Niestety jest mega pamiętliwy. Pamiętajcie, drogie panie, po 5, po 10 latach, po kilku latach wam wszystko wypomni, tak? I warto tu też dodać, że też nie za fajną cechą przypominajcie mu, co wy dla niego zrobiłyście. Bo on może wam mówić, to zrobiłaś źle, tamto źle, ale wy podkreślajcie, ile wy zainwestowałyście w tą relację, żeby ten pan koziorożec tego nie zapomniał. Poza tym koziołki bardzo lubią naturę, pamiętajcie. I mimo to, że kochają wolność, mimo to, że mają też cech, kilka cech, może trochę negatywnych, to są dobrzy,
dobrzy, lojalni przyjaciele i pamiętajcie, tutaj kluczem do serca koziorożca jest czas, jest wytrwałość, bo koziorożec zakochuje się bardzo powoli, ale jak już się zakocha, to na długo, plus zazwyczaj przechodzi to z przyjaźni w miłość, tak? A więc tu to jest taka droga, to nie jest taki poryw serca od tak i on już jest zakochany. To wymaga u koziorożca długiego czasu. A więc, moje drogie panie, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pomoże wam to w ocenieniu sytuacji z waszym koziorożcem, w znalezieniu tutaj drogi do jego serca. Zapraszam do subskrypcji kanału YouTube Doradca Duchowy Mila Milena Gołda. Zapraszam też na mój Instagram i Facebook, poniżej macie linki. I zapraszam do kolejnych filmików, gdzie będę wam mówiła o innych znakach zodiaku, ale też będę miała nagranie o tym, jacy są w relacjach właśnie panowie koziorożce, czy na przykład jak tutaj seksualnie ich podejść. Ale to już w kolejnych filmikach. Dziś jak rozkochać tutaj koziorożca, jak utrzymać zainteresowanie, jak sobie radzić z jego charakterem, jak zaciągnąć do ołtarza. Więc takie kilka małych kruczków, truczków, które wam tutaj dałam. Dziękuję.